Na wstępie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim patronom, ponieważ to dzięki waszemu wsparciu jestem w stanie dalej nagrywać. Jeżeli chciałbyś dołączyć do grona patronów, link do mojego profilu Patronite będzie w opisie pod filmem. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy zajmować się studio logiciem SL88 Studio. Dość często dostawałem pytania na temat tego instrumentu i dzisiaj wam powiem szczerze, co sądzę w ogóle na temat tej klawiatury, jak ona mi się spisuje i generalnie dla kogo właściwie ona może być po prostu potrzebna. Tak więc zapraszam do oglądania. Na samym początku od razu powiem, że nie jest to taki typowy test, unboxing i tak dalej, jak możecie zobaczyć na innych kanałach. Ale to właśnie to jest to, tak naprawdę to wszystko możecie zobaczyć właśnie na innych kanałach. Ja Wam właśnie nie chcę powielać tej tak naprawdę treści, czyli nie chcę Wam mówić, jakie tu są gniazda, jakie tu są wejścia, jakie tu są funkcje i tak dalej, ponieważ to wszystko jesteście w stanie sobie po prostu sprawdzić w specyfikacji na stronie produ producenta, czy po prostu w innych filmach. Chcę Wam powiedzieć. Co tu jest fajnego, co jest niefajnego, co mi się przydaje, co mi się kompletnie nie przydaje, z jakimi problemami się spotkałem, co mnie na przykład denerwuje w tej klawiaturze, bo wcale to nie jest tak, że to jest po prostu idealny sprzęt i nic się tutaj nie dzieje. Mam parę uwag tutaj, mam parę rzeczy, które mi się podobają i to wszystko właśnie w tym materiale sobie dzisiaj poruszymy. Oczywiście warto również wspomnieć, że są to moje osobiste odczucia, czyli tak naprawdę inne osoby nie muszą się ze mną zgadzać, więc weźcie to po prostu pod uwagę. Na samym początku powiem może o zapakowaniu paczki. Generalnie paczka była super zapakowana, była w takich właśnie steropianach, styrodurach, czy jak tam się fachowo nazywa. Dodatkowo była jeszcze w odpowiednich foliach, także pod względem zabezpieczenia na czas transportu, naprawdę świetna sprawa. Oczywiście całość również była opakowana w takie duże pudło. Niestety nie mam e, nagrań z rozpakowywania tego instrumentu, ale możecie mi zaufać, że naprawdę na czas transportu raczej. Jest dobrze zapakowany ten sprzęt. Jeśli chodzi o pierwsze wrażenia, no to na pewno instrument sprawia pozytywne wrażenie swoją wagą, ponieważ rzeczywiście jest on dos dosyć ciężki, co przekłada się na takie wrażenie, że jest to naprawdę solidnie wykonany instrument. I tak w rzeczywistości jest, bo, bo jest cała obudowa pokry pokryta właśnie metalem, klawisze są również fajne, ciężkie, także pod tym względem jak najbardziej jakość materiałów jest na plus. Z drugiej strony z kolei, e, przez to, że instrument jednak swoje waży, no to nie postawimy go na zwykłym statywie pojedynczym, na przykład, właśnie to pod jakiś taki mniejszy keyboard, ponieważ może być to nie do końca stabilne i bezpieczne. Więc sugeruję tutaj postawienie właśnie na, na jakimś porządniejszym statywie, albo na przykład właśnie do, odpowiedniego, e, znaczy do odpowiedniej szuflady w swoim biurku studyjnym, e, tak naprawdę. Więc tutaj musicie wziąć to pod uwagę, że lepiej tutaj zainwestować w coś lepszego niż po prostu jakiś. Taki tandetny stojak pod ten instrument. Jeśli więc chodzi o ogólny wygląd, no to jak najbardziej wszystko jest tutaj na plus, ponieważ obudowa naprawdę jest metalowa i jest naprawdę solidna, więc każde jakieś tam uderzenie, stuknięcie, puknięcie, no to nie powinno wyrządzić jakiejś większej krzywdy, tak naprawdę, jeżeli chodzi o mechanizm. Jeżeli chodzi o boki, one są z kolei plastikowe i niestety miałem okazję się już troszkę o tym przekonać. Jakieś stuknięcie może sprawić, że. Pęknie nam ewentualnie jakiś drobny element, ale generalnie będzie to tylko pęknięcie, a nie takie, że po prostu odleci nam cały kawałek, posypie się nam obudowa, czy cokolwiek się stanie tak więc jeżeli chodzi o przenoszenie instrumentu no to faktycznie instrument jest dość dobrze zabezpieczony, również klawisze są fajnie zabezpieczone przez bok, przed, przez te właśnie boczne tutaj osłony, więc jak najbardziej klawisze powinny być raczej bezpieczne, jeżeli cokolwiek by się miało stać, jeżeli miałby nam instrument upaść czy my mielibyśmy na przykład uderzyć w futrę drzwi, tak jak to niestety mi się po prostu zdarzyło um, jeżeli chodzi z kolei na przykład o jakieś inne rzeczy, typu na przykład ogólnie estetykę wykonania instrumentu no to tutaj jest raczej postawione na minimalizm zresztą mamy tylko trzy joysticki wyświetlacz takim drobnym sterowaniem napisy i właściwie tyle kolorystyka również jest stonowana nie mamy żadnych padów jakiś diod led jakiś dziwnych po prostu rzeczy które miałyby za zadanie urozmaicić wygląd więc wszystko jest po prostu tutaj stonowane generalnie tylko pomarańczowy kolor się wybija właśnie tutaj jeżeli chodzi o nazwę instrumentu a także nic nie ma takiego krzyczącego. No i oczywiście kolorowy wyświetlacz. Jeżeli dla ja kogoś ma to znaczenie, no to wyświetlacz jest kolorowy. Wiele osób może pomylić ten instrument, ten sprzęt z pianinem cyfrowym, na przykład. Czy, czy tam ewentualnie jakimś keyboardem. Ale warto tutaj podkreślić, że nie jest to pianino cyfrowe, nie jest to keyboard. Nie jest to w ogóle instrument, który posiada wbudowane brzmienia. Czy to pianina, stringów i tak dalej. Wszelkie jakieś maści syntów i w ogóle innych brzmień organowych. Tak więc generalnie chodzi tu po prostu o to. Że jest to zwykła klawiatura sterująca, inaczej mówiąc, klawiatura MIDI, która wysyła tylko i wyłącznie sygnał, który klawisz został wciśnięty i z jaką siłą został wciśnięty. Więc jeżeli planujecie zakupić sobie taki instrument i na nim po prostu jakby grać bez użycia komputera, no to niestety w tym wypadku nic wam z tego nie wyjdzie, ponieważ instrument sam z siebie nie gra. Musielibyście właśnie albo go podłączyć do komputera, albo inwestować w jakieś moduły brzmieniowe i wszelkiej maści inne bariery. Instrument również nie posiada głośników, więc no tak jak samo. To jest przez się po prostu ten instrument sam w sobie nie wytwarza dźwięków więc jeżeli planujecie wymienić pianino cyfrowe na taki sprzęt musicie liczyć się z tym że potrzebne jest koniecznie do tego jakieś inne urządzenie inne oprogramowanie przejdźmy teraz właściwie do najważniejszej rzeczy w tym sprzęcie klawiatura jeśli chodzi o moje opinie odnośnie klawiatury, no to bałem się, że klawiatura będzie no nie do końca fajna, że nie będzie się na niej tak fajnie grało. Bałem się, że po prostu będzie ona zbyt lekka, taka bardzo syntezatorowa, ponieważ, co warto podkreślić, nie testowałem tego instrumentu, tego sprzętu wcześniej, ponieważ akurat tak trafiło wtedy na okres pandemii, że nie miałem za bardzo możliwości jechania do sklepu, e, sprawdzenia tego instrumentu, sprzętu po prostu jakby namacalnie, nie mogłem sobie na nim pograć, sprawdzić go i dopiero wtedy zdecydować się na zakup. Tak naprawdę właśnie przeglądałem fora, szukałem jakichś informacji na temat właśnie klawiatury, kto produkuje. Wtedy się dowiedziałem, że jest to klawiatura właśnie fatar, która jest jak najbardziej polecana tutaj do grania, również w takiego stage, stageowego, że tak powiem. Czyli po prostu profesjonaliści bardzo często mają właśnie tego typu klawiatury w swoich zawodowych instrumentach, że tak to określę. Tak więc jak najbardziej klawiatura jest tutaj świetna. Mogę tutaj z czystym sumieniem powiedzieć, że świetna jest ta klawiatura. Jest ona oczywiście dość ciężka. Myszka, więc jeżeli ktokolwiek jest przyzwyczajony do grania na przykład właśnie na keyboardzie, na jakichś takich klawiaturach sterujących tam nie wiem z Arturi czy, czy tam Akaja czy wszelkiej maści tego typu sprzętach, no to musicie mieć na uwadze to, że jest to klawiatura pełna, to też warto podkreślić, 88 klawiszy w tym wypadku, chociaż jest model, który posiada mniej tych klawiszy, ale jest to klawiatura pełna. I jest to po prostu klawiatura ważona, młoteczkowa, więc jak najbardziej polecana jest tutaj, jeżeli chodzi o pianistów. Niestety nie jest ona drewniana, więc tutaj istnieje po prostu jeszcze odmiana, która posiada drewniane klawisze, ale ja akurat mam tą wersję, która posiada plastikowe klawisze i powiem Wam szczerze, że tak naprawdę ta klawiatura jest wystarczająca. Jeżeli nie planujecie, naprawdę nie wiadomo, jakich tam grań fortepianowych, że tak powiem, żeby to niesamowicie jak udawało e, po prostu klawiaturę fortepianu, to jest to naprawdę bardzo dobry wybór. Również pod względem ceny, ponieważ cenowo teraz ten instrument, ten sprzęt kosztuje około 1700 zł, więc jest to tak naprawdę mniej niż e, nawet niekiedy takie dość podstawowe pianino cyfrowe. Oczywiście mowa tutaj o takich. Troszkę, że tak powiem, bardziej markowych instrumentach, a nie jakichś tam totalnie po prostu tanich pianinach cyfrowych, ale tak jak Wam mówię, właśnie 1700 zł to nie jest wcale jakoś bardzo dużo na taki sprzęt, ponieważ ta klawiatura moim zdaniem, i co podkreślam, moim zdaniem, naprawdę przybija pod względem uczucia, właśnie tego feelingu po prostu grania, przybija nie jedno pianino cyfrowe. Tylko, że to może być też kwestia tego, że już jestem poniekąd przyzwyczajony do tej klawiatury, ale bałem się jej na samym początku właśnie jak zamawiałem, że będzie lipa, że okaże się, że te klawisze są bardzo lekkie, że będzie to takie wrażenie właśnie gry na keyboardzie, ale naprawdę bardzo miło się tutaj zaskoczyłem, ponieważ klawiatura jest prześwietna, więc mogę Wam ją szczerze naprawdę polecić. Oczywiście podczas grania dłuższego te ręce również się trochę męczą. Czujemy rzeczywiście wysiłek na tej klawiaturze, więc oczywiście jest to również na plus, ponieważ to świadczy właśnie o tym, że ta klawiatura jest całkiem niezła pod względem właśnie takiego uczucia jak gra na zwykłym akustycznym instrumencie. Tak więc, jak wspominałem już wcześniej, ta klawiatura jest również młoteczkowa i jak najbardziej tutaj te młoteczki po prostu można. Odczuć podczas grania, bo rzeczywiście, jeżeli na niej gramy, na tej klawiaturze, no to faktycznie czujemy ten opór stawiany właśnie przez młoteczki, więc jak najbardziej jest to na plus, jeżeli Wam zależy właśnie na takim odczuciu podczas gry. Z kolei niektórzy mogą stwierdzić, że na przykład do grania właśnie e, stringowego, czyli właśnie jakiś tam skrzypiec, tego typu rzeczy podczas tworzenia swojej muzyki, to ponoć nie do końca się sprawdza. Ja akurat, jeżeli chodzi o mnie, no to. Wiem o co chodzi, że niby jest taki dziwny feeling właśnie czucia e, tych młoteczków i tak dalej, kiedy nagrywamy tak naprawdę skrzypce, ale nie jest to jakoś bardzo przeszkadzające. Wiem, że są takie osoby, którym to przeszkadza i wolą nagrywać właśnie na takich bardziej syntezatorowych e, po prostu klawiszach, e, bardziej takich keyboardowych, właśnie leciutkich na klawiaturze sprężynowej, właśnie jakieś tam synty tego typu rzeczy. Z kolei właśnie pianino, typowo na takiej klawiaturze właśnie bardziej pianinowej, że tak to nazwę. Ale w moim przypadku akurat to jest kwestia po prostu przyzwyczajenia się, przestawienia takiego. Nawet nie pomyślałem, że może mi być niewygodnie nagrywać po prostu tutaj brzmienie, e, właśnie tutaj po prostu jakiś tam skrzypiec, właśnie na takiej klawiaturze. A jeżeli jeszcze chodzi o młoteczki, warto podkreślić to, że... Ta gawiatura jest naprawdę głośna. Oczywiście jeżeli um, chcemy na przykład na niej grać właśnie tak mocniej, wyrażać jakieś tam swoje emocje po prostu, czy mamy jakieś tam forte do zagrania i tak dalej, to młoteczki niesamowicie stukają. Są oczywiście możliwości, bo widziałem filmy na przykład na YouTube, gdzie e, właśnie jeden tam z panów właśnie rozkręcał po prostu ten swój instrument, dodawał tam jakieś dodatkowe warstwy materiału tłumiącego i tak dalej, ponieważ te młoteczki mu tam bardzo stukały i faktycznie było słychać, że te młoteczki naprawdę stukają. Też Wam wkleję w ogóle tutaj materiał właśnie filmowy, gdzie będę grał po prostu bez brzmienia, bez jakichś tam dodatkowych rzeczy i posłuchacie sobie, jak rzeczywiście te młoteczki stukają. Więc jeżeli chcecie ćwiczyć na przykład w nocy, no to faktycznie może to przeszkadzać, więc pod tym względem musicie wziąć pod uwagę, że nie jest to idealny instrument do ćwiczenia właśnie na przykład w nocy, bo naprawdę to słychać i ja, jeżeli gram na przykład bez słuchawek, to mogę powiedzieć, że właściwie mnie to nawet dość irytuje, ponieważ ten dźwięk stukania jest faktycznie głośny, denerwujący i troszkę to przeszkadza, więc jeżeli byłaby możliwość wyciszenia tego w kolejnych jakichś tam edycjach tego instrumentu, no to myślę, że byłoby to jak najbardziej na plus. Aczkolwiek nie mówię to dlatego, że na przykład to kompletnie mogłoby na przykład, nie wiem, zdyskwalifikować ten instrument, bo absolutnie nie. Klawiatura i odczucia są naprawdę świetne. Aczkolwiek nie wierzcie mi też na 100%, ponieważ to są tylko i wyłącznie moje odczucia. I żebyście na przykład nie lecieli teraz do sklepu, na przykład właśnie, bo Rafał Piwowarczyk powiedział, że jest to super sprzęt, sprawdźcie to osobiście. Jeżeli tylko macie możliwość, sprawdźcie. To osobiście. Ja nie miałem możliwości przetestowania przed zakupem z racji pandemii, pozamykania sklepów, lockdownów i tak dalej. Ja potrzebowałem dość pilnie taki instrument, żeby znowu nie przedłużać, nie odkładać w ogóle nagrywania tutaj pracy. Więc szczerze Wam polecam sprawdzenie w ogóle osobiście tego instrumentu, tego sprzętu, jeżeli macie możliwość, a dopiero później ewentualnie dokonania po prostu zakupu. Wyświetlacz. Jest to kolejny plus tak naprawdę tego sprzętu, ponieważ wyświetlacz jest bardzo czytelny. Posiada wiele ważnych tak naprawdę informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla osób, które tego faktycznie jakby potrzebują, że tak to nazwę, ponieważ ja osobiście korzystam z tego wyświetlacza tylko po to, żeby po prostu powyłączać trzy inne tam segmenty, ponieważ klawiaturę można podzielić na wiele jakichś takich sektorów, które mogą się pokrywać. Oczywiście mogą być niezależne od siebie i tak dalej. O tym możecie poczytać tak naprawdę w instrukcji ewentualnie na stronie producenta. Po prostu polega to na tym, że można sobie dostosować właśnie do różnych instrumentów po prostu zakres klawiatury, w którym te dane instrumenty będą się odzywać, jeżeli będziemy grać i tak dalej. To po prostu bardziej skomplikowane dla osób, które to faktycznie interesuje. No to odsyłam was po prostu do innych materiałów do strony Studuc. Do strony producenta i tak dalej. Ja osobiście, jeżeli chodzi o mnie, to tak naprawdę korzystam z tego wyświetlacza tylko po to, żeby znaleźć po prostu te opcje, które chcę wyłączyć, ponieważ zostawiam tylko jeden podstawowy, tutaj ten, um, nie wiem jak to nazwać, patch, czy, czy jakkolwiek po prostu jeden segment, zostawiam go po prostu ten główny segment, um, ustawiam go na ten ogólny, nic więcej nie zmieniam, zmieniam sobie tylko i wyłącznie brzmienie po prostu w programie, jakieś tam ewentualnie dostosowywanie rzeczy robię już typowo w programie, dalej. Ustawień po prostu nie ruszam, więc nie jestem wam w stanie powiedzieć, czy to jest fajne, czy to jest niefajne. Na pewno na plus jest czytelność, ponieważ jest naprawdę fajny ten, ten wyświetlacz, kolorowy, czytelny, więc jak najbardziej tutaj wszystko na plus. Aczkolwiek łatwiej jest w ogóle robić te ustawienia, te wszystkie rzeczy dostosowywać sobie za pomocą po prostu oprogramowania, które mamy tutaj do tego instrumentu dedykowane, ponieważ wtedy mamy pełną kontrolę nad wszystkimi opcjami, więc więc nawigowanie po tym po prostu menu w instrumencie może być nie do końca wygodne, więc lepiej po prostu sobie to zrobić wszystko na komputerze. Ale tak jak mówiłem wcześniej, ja tego osobiście nie używam jakoś bardzo często właściwie tylko po to, żeby po prostu wyłączyć te segmenty i dalej korzystam już tylko i wyłącznie z klawiatury. Jeżeli chodzi o wejścia i wyjścia, to ja korzystam tak naprawdę tylko z dwóch. Jedno, jedno generalnie gniazdo na grubego jacka używam po prostu po to, żeby podpiąć pedał Sustain, który swoją drogą, co warto podkreślić, jest w zestawie tutaj, więc jak najbardziej producent nam dorzuca tutaj pedał Sustain, a drugie wyjście, wyjście, wyjście które używam, to jest po prostu podłączenie kabla USB do komputera bezpośrednio. I to są jedyne gniazda, z których ja tak naprawdę korzystam. Oczywiście możliwości jest tutaj znacznie więcej, są tam też również Wejście, wyjście MIDI, jakieś jeszcze trzy inne gniazda na grubego jacka. Więc możemy podłączyć jakieś tam różne e, pedały ekspresji, jakieś tego typu rzeczy. Aczkolwiek ja korzystam tylko i wyłącznie z pedału sustain i wejścia, e, wyjścia USB. Dodatkowo jeszcze do zestawu jest również dodany zasilacz, więc jak najbardziej, jeżeli ktoś by potrzebował właśnie takie rozwiązanie, no to również instrument można zasilić właśnie po prostu z gniazdka normalnego. Mamy różne końcówki, więc jesteśmy w stanie podłączyć tak naprawdę instrument nie tylko do naszego polskiego gniazda na dwa bolce, tylko możemy po prostu wymieniając sobie odpowiednie właśnie wtyczki, dostosować to po prostu wejście do różnych gniazd, które mamy zarówno w Europie, jak i po prostu w innych miejscach, jeżeli chodzi o świat, więc tak najbardziej, więc jak najbardziej. To tutaj na plus, jeżeli komukolwiek by po prostu na tym zależało. Podłączenie do komputera za pomocą kabla, kabla USB i później ewentualna konfiguracja, później w oprogramowaniu jest tak naprawdę bezproblemowa. Nie zdarzyło mi się, abym tu rzeczywiście miał jakieś problemy pod tym względem, żeby coś mi nie działało, były jakiekolwiek inne po prostu tutaj czy ze sterownikami, jakieś problemy. Tak więc jak najbardziej tutaj polecam ten sprzęt, ponieważ nie było żadnych problemów. Ustawienie, konfiguracja, włączenie, znaczy najpierw właśnie włączenie, konfiguracja, poustawianie wszystkiego w programie i tak naprawdę możemy od razu zacząć grać. I teraz przechodzimy do czegoś, co jest największą bolączką tego sprzętu, mianowicie joysticki. Joystiki jest to coś, co dla wielu osób może być czymś normalnym, ponieważ niektórzy korzystają właśnie z tych joystików i widziałem tam osoby, na przykład, właśnie na filmach, które naprawdę całkiem fajnie tutaj grały, właśnie korzystały tutaj jako właśnie tam do ekspresji, do modulacji, do bendu właśnie czyli te wszystkie dźwięki. właśnie tam podnoszenie brzmienia, obniżanie brzmienia i tak dalej, płynne po prostu zmienianie wysokości tego dźwięku, ale powiem Wam szczerze, że jest to dla mnie. Największa bolączka tego sprzętu, ponieważ um, generalnie te joysticky działają tak lekko. Oczywiście te, które są sterowane sprężynowo, no to stawiają jakiś tam op opór, ponieważ nie wszystkie działają właśnie na takiej zasadzie, że wracają do swojej pozycji. Ale to poczytajcie sobie po prostu może bardziej tutaj. Po prostu też również w instrukcji albo na innych filmach na pewno się więcej o tym dowiecie, ale generalnie joystiki chodzą dla mnie za lekko. Ponieważ czasami na przykład właśnie jak próbowałem za pomocą tych joysticków ustawić sobie na przykład właśnie ekspresję, dynamikę, na przykład nagrywając właśnie tam partie właśnie na przykład skrzypcowe. Jeżeli na przykład trzymałem akord, chciałem to gdzieś tam dograć, coś tam właśnie zmienić, no to zdarzało się tak, że na przykład przebijałem za bardzo, albo czasami za bardzo ściszałem i tak dalej. Joysticki chodzą naprawdę według mnie za lekko, tak więc pod tym względem przegrywają nawet z jednym, po prostu nawet z jakimś tam najtańszym po prostu keyboardem, który by posiadał właśnie to koło ekspresji. Po lewej stronie pewnie, na pewno... Em, kojarzycie właśnie tego typu rozwiązania, gdzie po prostu mamy koło, które przesuwamy właśnie i możemy albo dodać ekspresji, odjąć właśnie, możemy zmienić wysokość tych brzmień i tak dalej. Oczywiście przede wszystkim właśnie korzystałem tutaj z takich pitch bendów i w ogóle takich kół właśnie na przykład w Yamahach, ponieważ keyboardy Yamaha posiadają coś takiego między innymi oczywiście na swoim wyposażeniu, ale pod tym względem naprawdę, jeżeli chodzi o joysticki, przegrywają one, według mnie przegrywają one totalnie na tym polu, jeżeli chodzi o koł, kółka właśnie tej ekspresji, ponieważ wszelkiej maści właśnie inne suwaki i wszystko, myślę, że byłoby znacznie lepsze, bardziej precyzyjne niż te joysticki, ehm, aczkolwiek tak jak mówię moja oczywiście opinia, ktoś inny może twierdzić, że jest to inaczej, na przykład jakieś tam gry powiedzmy na gitarze, powiedzmy gdzieś tam podciąganie dźwięków, solówki i tak dalej może jest to fajne, ja nie jestem przekonany i uważam, że jest to jeden z większych tak naprawdę minusów, jeżeli chodzi o ten sprzęt. Jeszcze jednym minusem, który na pewno tak się rzuca całkowicie w oczy, e, no to łapanie zabrudzeń i łapanie kurzu, wszelkiej maści, w ogóle właśnie odcisków palców i tak dalej. Instrument strasznie się kurzy i wiem, że jest to po prostu kwestia tego po prostu, tak jak na przykład w ogóle właśnie, gdzie stoi w ogóle ten instrument. W moim przypadku jest ono, ten instrument stoi w takim naszym po prostu jakby salonie, który jest jednocześnie po prostu studiem, biurem, pokojem dziecka niekiedy i w ogóle... Dzieje się tu tak naprawdę wszystko, więc, więc tak naprawdę jest to takim dość często uczęszczanym, um, dość często uczęszczanym pomieszczeniu. Więc musicie wziąć pod uwagę, że faktycznie no, tutaj jest też trochę kurzu i tak dalej. No bo to jest logiczne, że okna się otwiera, chodzi się tutaj i w ogóle korzysta się z tych pomieszczeń, więc kurzu faktycznie trochę jest, aczkolwiek nie ma tu jakiegoś totalnie. Po prostu zawalonego pokoju, w ogóle jakimś syfem i tak dalej, ponieważ regularnie tu odkurzamy. Mam odkurzacz wodny, więc on też tam z filtrami hepa i tak dalej, więc raczej dobrze wyłapuje kurz. Ale mimo wszystko na tym sprzęcie niesamowicie osiada kurz. Nie wiem, czy ta metalowa obudowa po prostu przez jakieś tam e, tutaj naładowanie elektrostatyczne po prostu przyciąga te e, tutaj właśnie kurz, ale mam wrażenie, że naprawdę niesamowicie się kurzy tutaj. Nawet porównując właśnie z z keyboardem, który stoi tak naprawdę patrząc teraz 2 metry obok, 3, to tak naprawdę właśnie na Studio Logiku rzeczywiście widać kurz. Więc jeżeli zależy Wam na tym, żeby tego kurzu było jak najmniej, to weźcie pod uwagę fakt, że ten sprzęt będzie się kurzył, przynajmniej u mnie się kurzy, oczywiście tak jak mówię, warunki w domach mogą być różne i to, że on się u mnie kurzy wcale nie oznacza, że u Was będzie tak samo kolejna sprawa, wracamy poniekąd do joysticków, kurzą się również właśnie takie te gumki tutaj tam pomiędzy joystickami, co również jest bardzo takie denerwujące, jeżeli chcemy to wyczyścić, ponieważ tu już trzeba kombinować jakaś szczotecz, szczoteczka do zębów i tak dalej, już trzeba tutaj właśnie pod tym względem tutaj iść dalej, ponieważ ta szczoteczka taka Miotełka, która jest właśnie dołączona do odkurzacza, nie radzi sobie do końca z tym. Tak więc, po prostu, przed każdym jakimś w ogóle tego typu zabiegiem, no to po prostu trzeba się uzbroić w dodatkowe. Tak naprawdę właśnie akcesoria, żeby doczyścić porządnie e, tutaj te gumy, to wszystko, co tam właśnie chroni, czy joysticki i tak dalej, ponieważ naprawdę no, pod względem kurzu nie do końca jest to przemyślane. Naprawdę przyciąga ten sprzęt, po prostu moim zdaniem przyciąga, bo on po prostu jakoś dodatkowo magicznie kurz. Jeżeli chodzi o inne zabrudzenia, no to generalnie powierzchnia tego metalu jest taka troszkę chropowata, więc jeżeli planowalibyśmy to tak jak zrobiłem to za pierwszym razem, kiedy zbierałem się do nagrywania właśnie, e, kiedy zabierałem się do nagrywania pierwszych lekcji kursu, e, no to wtedy po prostu przetarłem sobie na szybko e, taką mokrą ściereczką, ponieważ stwierdziłem, że e, będzie to po prostu fajne takie jeszcze wykończenie, po prostu wygładzenie jakichś tam odcisków palców, wymycie e, które gdzieś tam mogły powstać e, i zaraz po prostu po odkurzeniu, odkurzeniu skórzu, mówię wytrę jeszcze mokrą chusteczką i będzie fajnie to wszystko wyglądało, oczywiście Jechałem się na tym, ponieważ chusteczka zostawiła te takie włókna dodatkowo na tym, więc chciałem to później przesuszyć ręcznikiem papierowym, bo oczywiście e, logika tutaj zadziałała całkowicie. No i ręcznik papierowy zostawił jeszcze więcej tych takich farfotli, że tak powiem. Więc weźcie pod uwagę to, że naprawdę pod względem utrzymania czystości ta wierzchnia po prostu, warstwa jest. Tragiczna, bardzo to denerwuje. Gdyby ona była może niematowa, nie taka bardziej chropowata, na przykład błyszcząca, no to myślę, że byłoby znacznie łatwiej o nią tutaj zadbać. No i jeszcze kolejna rzecz: jakiejś wszelkiej maści, w ogóle odbicia palców, może nie tyle odbicia palców, po prostu poprzez takie palcowanie, tak jak na przykład na ekranach telefonów komórkowych, czy czegokolwiek, czy tam komputera, no to tu zostają takie mokre ślady, mokre ślady na przykład, czy jakaś tam odrobina potu, czy cokolwiek, na przykład jeżeli gdzieś tam sięgamy po coś, opieramy się na przykład, bo chcemy zmienić nuty, czy cokolwiek tego typu, no to weźcie pod uwagę fakt, że naprawdę zostają ślady. Będzie to pokazane na filmie, mam nadzieję, że uda mi się to fajnie Wam pokazać. Zostają, naprawdę zostają ślady, więc tutaj pod tym względem, no nie do końca jest to fajne. Jeżeli ktoś jest estetą tutaj takim totalnym, no to e, to potrafi naprawdę denerwować i mi często po prostu jakby utrudnia pracę jeżeli na przykład planuję jakieś tam nagranie robię rzut właśnie z góry tego instrumentu no to widać czasami te ślady muszę to czyścić, odkurzać czasami po kilka razy do tego podchodzę niekiedy podczas nagrywania w ogóle odcinka widzę po prostu, że ten kurz mi normalnie osiada próbuję to zdmuchiwać jakiś, co jakiś czas ale za chwilę kolejne jakieś drobinki kurzu przylatują, to więc tragedia więc jeżeli widzicie jakiekolwiek drobinki kurzu i zabrudzenia na Studio Logicu e, u mnie na filmach, serdecznie Was za to przepraszam ale naprawdę walczę z tym i, I naprawdę no jest to strasznie upierdliwe, więc jeżeli macie jakieś tam alergie czy cokolwiek tego typu, weźcie pod uwagę, że może być to po prostu dla Was denerwujące, dodatkowo uciążliwe. Jeszcze w kwestii kurzu, tak naprawdę, może być kilka rozwiązań tego problemu, na przykład regularne codzienne czyszczenie co 15 minut. Możemy na przykład chować w ogóle instrument do pudła i tak po prostu go zabezpieczyć, możemy zrobić jakieś pokrowce, narzuty i tak dalej. Jeżeli mowa o narzutach pokrowcach, mam tutaj coś świetnego, mianowicie jest to tutaj narzuta właśnie dedykowana na Studio Logica, ponieważ jest firma, która się zajmuje właśnie produkcją tego typu pokrowców, szyją je w Polsce. Materiał nazywa się Blackout, jeżeli się nie mylę. Jest to materiał, który jest nieprześwitujący, chroni przed falami UV i tak dalej. Więc, jak najbardziej, szczerze Wam polecam, ponieważ zabezpieczenie tego właśnie instrumentu, sprzętu pokrowcem chroni tak naprawdę ten instrument, więc nawet jeżeli by się wam cokolwiek tam nie wiem chlapnęło wodą czy, czy coś tego typu, bo różne sytuacje mogą się zdarzyć, no to jak najbardziej ta warstwa tego materiału powinna to w jakikolwiek sposób ochronić. Oczywiście nie ma tak, że nie wiem położycie po prostu tutaj instrument w basenie i, i nic się nie stanie, no bo wiadomo, że to nie o to chodzi, ale pod względem ochrony przed kurzem jak najbardziej serdecznie wam tutaj to ten pokrowiec po prostu polecam. Polska firma tutaj macie dodatkowo ulotkę również będzie to pokazane w przebitkach tu jeszcze szukam na szybko wszywki bo gdzieś mi tutaj uciekła żeby pokazać. Tak więc Akademia Keyboardu, tutaj Keyboardway, jak najbardziej tutaj pod tym względem polecam. Super sprawa. I jeszcze jest dodatkowy tutaj plus tego materiału, o którym tak naprawdę producent raczej nie powie na stronie, ale u mnie się na przykład sprawdził idealnie i to dość spontanicznie wyszło. Ten pokrowiec jest świetnym zabezpieczeniem przed trzylatkiem, ponieważ instrument w sposób magiczny tak naprawdę zniknął z jego wzroku. Nie wiem, tak jakby go po prostu nie zauważał. Więc wcześniej na przykład, kiedy uderzał, tak. Tak naprawdę mój syn po prostu w klawiaturę próbując coś tam grać po swojemu, i czemu to nie działa, i tak dalej. I niekiedy na przykład myślał, że jeżeli mocniej uderzy, to dźwięk się wtedy pojawi biedny instrument, biedny sprzęt, no to po prostu tak naprawdę po założeniu tego pokrowca dzieciak jakby po prostu nie zauważał tego instrumentu, on jakby po prostu zniknął z jego pola widzenia, więc, więc to, jest, to jest dodatkowy plus, który producent powinien wpisać na stronę, po prostu świetnie, chrowa, y, kamufluje po prostu sprzęt przed trzylatkami, y, więc w moim przypadku tak to po prostu zadziałało. Więc jeżeli się zastanawiacie na jakiś swój po prostu sprzęt, chcecie pokrowiec, jak najbardziej coś takiego polecam, pasuje idealnie, gumka fajnie się zakłada, wokół właśnie instrumentu fajnie zabezpiecza, nie ześlizguje się, więc po prostu polecam. Idąc jeszcze dalej, bo ponieważ mam tutaj zapisane dodatkowe akcesoria, które były dołączone do zestawu, no to jest coś takiego właśnie jak pedal sustain, który naprawdę jest całkiem niezłej jakości, więc pod tym względem muszę tutaj powiedzieć, że naprawdę na plus. Jeżeli chodzi o jakieś tam różne wtyczki, no to tutaj do zasilacza powiedziałem o tym, naklejki, jakieś tam instrukcje obsługi i tak dalej. Dodatkowo mogą być jeszcze również, można sobie zarejestrować ten zakup i odebrać w prezencie właśnie tam syntezator, dodatkowe jakieś takie rzeczy, więc jeżeli jeżeli ktokolwiek chce również na tym skorzystać, no to jak najbardziej jest taka możliwość. I teraz jeszcze coś, co e, takie jest dla mnie negatywne trochę, takie dziwne zaskoczenie, mianowicie e, w tym sprzęcie nie ma czegoś takiego jak pulpit na nuty, i jeszcze jest problem z czymś takim, jak taka podkładka właściwie pod laptopa. Wiem, że to wydaje się już taką trochę fanaberią, ale ten sprzęt generalnie posiada taką takie podkładki, znaczy listwę magnetyczną, na której możemy instalować właśnie pod pul pulpit na nuty i właśnie podkładkę, na, na której możemy postawić komputer do sterowania właśnie tam brzmieniami, opcjami i tak dalej. I jeżeli chodzi o ten pulpit na nuty, no to tutaj ktoś by mógł powiedzieć, że jest to tak naprawdę must have, ponieważ nawet najtańsze keyboardy posiadają tak naprawdę pulpity na nuty. Więc? Dlaczego, dlaczego producent tutaj nie dorzuca nawet jakiegoś plastikowego, tandetnego, tak naprawdę pulpitu na nuty, a na przykład lepszy byłby właśnie do, do kupienia powiedzmy za jakieś tam pieniądze? Ponieważ pulpit na nuty do tego sprzętu kosztuje 250 zł. Oczywiście można znaleźć w różnych innych tam pieniądzach, ale ja z tego co pamiętam właśnie, jak szukałem, to 250 zł kosztuje pulpit. Na nuty. Oczywiście 250 zł dla innych to może być nic, dla innych to będzie dużo. Moim zdaniem jest to przesada, tak naprawdę, ponieważ 250 zł za coś, co jest wygiętym po prostu kawałkiem metalu, no to przesada, tak naprawdę. No i oczywiście do tego dodatkowo półeczka pod laptopa, żeby móc sobie wygodnie położyć laptopa tutaj drugie 250 zł. Tak więc 5 stówek płacimy za pulpit na nuty i podkładkę pod laptopa. Więc tak jak mówię, moim zdaniem jest to przegięcie i tak naprawdę lepiej by było, nie wiem, kupić sobie statyw w ogóle jakiś tam zwykły, postawić na tym blat po prostu kuchenny na przykład i na to możemy sobie ustawić więcej nie tylko laptopa, tylko nuty i w ogóle mieć jakąś dodatkową półeczkę. Oczywiście bardziej tutaj żartuję, ale myślę, że wiecie o co mi chodzi. Ja rozwiązałem to inaczej, mianowicie kupiłem sobie zwykły stojak, zwykły statyw po prostu, taki pulpit na nuty na, właśnie na trzech nóżkach i mogę sobie go postawić gdzie chcę, jak chcę, pod jakim kątem chcę, wreguluję go sobie, ustawiam. Czy przy komputerze coś tam komponuję, coś dogrywam, coś montuję, coś w ogóle chcę sobie zanotować. Stawiam sobie gdzie chcę, przy pianinie analogowym, akustycznym, zwykłym czy cokolwiek. Korzystam sobie z tego jak chcę i dałem tam chyba 40, 40 zł za niego, bo to jest taki wiadomo, taki bardziej chybotliwy, że gdyby mocniej zawiało, to on by tam poleciał po prostu i. Nic, nic tam by z niego prawdopodobnie nie zostało, bo to taka chińszczyzna trochę, e, trochę mocno, ale generalnie wiecie o co chodzi. I tutaj, tak naprawdę, za 100 zł jesteśmy w stanie kupić sobie naprawdę już całkiem niezły pulpit na nuty. Więcej, no to wiadomo, że jest to już coraz bardziej wypasiony, stabilny rzeczywiście pulpit. Ale tutaj mamy 250 zł za pulpit na nuty, z którym tak naprawdę nic więcej nie zrobimy, i 250 zł za podkładkę pod laptopa. Więc moim zdaniem, o ile podkładka pod laptopa jest faktycznie dość zbędna, przynajmniej niektórym osobom, tak pulpit na nuty byłby jak najbardziej tutaj przydatny. Moim zdaniem powinien być w zestawie, na przykład nawet jakiś tam plastikowy i tak dalej, albo po prostu tańszy. A jeżeli ktoś chce mieć ten droższy, super, ultra, magnetyczny i w ogóle elegancki, taki mua, e, po prostu super sprzęcik, no to wtedy sobie kupuje na przykład za 250 zł taką podkładkę, pulpit pod nuty. Więc moim zdaniem przegięcie, jeżeli chodzi o cenę akcesoriów, ale kto co woli, kto co lubi, dla kogoś może być to wystarczająco dla mnie jest to za drogo. Tak więc, reasumując na sam koniec, jeżeli chodzi ogólnie o użytkowanie tego sprzętu, jak najbardziej instrument jest fajny. Ma, posiada bardzo fajną klawiaturę. Czytelny wyświetlacz, minimalistyczny, elegancki, tak naprawdę wygląd. Bo nic tutaj nie przeszkadza, nic tutaj nie mruga, nic tutaj nie świeci i tak dalej. Więc pod tym względem, jak najbardziej, fajnie się wpisuje również w wystrój e, mieszkania. Nic tutaj nie przeszkadza. Jeżeli chodzi z kolei o joysticki e, jakieś takie tego typu rzeczy, no to e, znaczy, jeżeli po prostu chodzi o joysticky, no to wydaje mi się, że one wymagają poprawy. I jeżeli nie chcecie na przykład inwestować w jakieś dodatkowe fejdery, tutaj jakieś inne przełączniki i tak dalej, no to joysticki nie są. Dobrym, tak naprawdę, wyborem, więc zmusza nas to właśnie do inwestowania w dodatkowy sprzęt. Chyba, że ktoś się do tego przyzwyczai. Ja nie mogę się przekonać, ja się nie mogę przyzwyczaić. Dla mnie jest to denerwujące, więc tutaj pod tym względem jak najbardziej Wam ten akurat aspekt e, odradzam, jeżeli chodzi o to, z tego byście chcieli korzystać, no to. Rozważcie to po prostu, sprawdźcie, jeżeli macie możliwość, sprawdźcie, jak to po prostu działa. Moim zdaniem, za lekko. Jeżeli chodzi o klawiaturę, ten instrument posiada klawiaturę pełną 88 klawiszy. Są mniejsze również, właśnie, alternatywy, więc jeżeli wam nie zależy na pełnej, 88 klawiszowej klawiaturze, możecie mieć po prostu wersję, wersję mniejszą. Klawiatura ma plastikowe klawisze. Nie są to drewniane, istnieje oczywiście odmiana z klawiszami drewnianymi. Jest to po prostu SL88 Grand, chciałem powiedzieć Studio. 88 Grand ona wtedy powinna posiadać przynajmniej w teorii tam znacznie lepszą klawiaturę, ale ale i tutaj właśnie jest ale, ponieważ Generalnie, no to ta wersja zwykła, którą ja posiadam, właśnie ta Studio Logic SL88 Studio posiada właśnie plastikowe klawisze, 88 klawiszy, ona kosztuje 1700 zł, natomiast ta wersja z klawiszami drewnianymi, ta lepsza pod względem klawiatury, kosztuje około 4000 i powiem Wam szczerze, że ja, jeżeli miałbym wydawać 4000, przynajmniej około 4000 na klawiaturę, i taką klawiaturę już sterującą pod kątem właśnie tworzenia muzyki, tutaj działania w programach DAW i tak dalej, no to myślę, że chyba ja bardziej bym się jednak skłaniał ku Arturi. Arturi k 88 MK2 bodajże, tak to się nazywa. Wyświetli Wam się również nazwa tutaj tego sprzętu. Wydaje mi się, że ten sprzęt będzie chyba lepszy do studia. Jest taki bardziej można powiedzieć uniwersalny jesteśmy w stanie więcej tam po prostu rzeczy sobie ustawić i tak dalej niekoniecznie grzebiąc po prostu wszystko w laptopie w komputerze ale nie testowałem klawiatury zarówno w Grandzie jak i w tej Arturi właśnie za tam 4000 ponad chyba teraz nie, nie pamiętam jaka teraz jest cena więc Myślę, że chyba mimo wszystko, jeżeli klawiatura byłaby lepsza, albo przynajmniej porównywalna, no to mimo wszystko wybrałbym raczej Arturię, mimo że nie wygląda w sumie jakoś tak ładniej, ponieważ no nie do końca mi się podobają te drgające, po prostu zdrygające, mrygające ledy, y jakieś tam kolorowe po prostu diodki, no jakoś nie kupuję po prostu tego stylu właśnie w świecidełek ale mimo wszystko wydaje mi się, że bardziej bym tutaj celował właśnie w Arturie, przez to, że ona ma pady perkusyjne, dodatkowe jakieś rzeczy i nawet właśnie ma te kółeczka po prostu do ekspresji i tak dalej, które wydają mi się znacznie bardziej precyzyjne niż joysticki w Studio Logiku. Aczkolwiek... Nie skreślam tego instrumentu, nie mówię, że jest to zły sprzęt, ponieważ to naprawdę bardzo fajna klawiatura sterująca, nie pianino, żeby ktoś się nie pomylił. Jest to bardzo fajna klawiatura sterująca zarówno dla pianistów, jak i osób, które właśnie coś tam grają na fortepianie i chcą przynajmniej mieć zbliżone odczucie podczas grania, tworzenia jakichś tam swoich rzeczy, albo po prostu nie mają kasy na jakiś tam super, ekstra sprzęt pianino, po prostu akustyczne czy... Czy pianino cyfrowe. Aczkolwiek, jeżeli bym miał jeszcze powiedzieć na temat wygody użytkowania, tak jeszcze na szybko, no to czasami mam ochotę na przykład siąść sobie do instrumentu, coś tam sobie zagrać, coś sobie poplumkać. Aczkolwiek, jak sobie pomyślę, że muszę włączać program, podłączać sprzęt, ustawiać go i tak dalej, później jakieś słuchawki kombinować czy cokolwiek, czasami po prostu mi się nie chce. Nie chce mi się rzeczywiście po prostu odpalać komputera, ustawiać, włączać programu i tak dalej. Gdybym miał zwykłe pianino cyfrowe, to wiadomo, że wtedy klik. I gram, ewentualnie słuchawki podłączam, zakładam i gram. Tutaj no to rzeczywiście jest trochę więcej zamoty, przez to czasami trochę się może po prostu nie chcieć. Więc jeżeli wam też się może niekiedy nie chcieć, na przykład ćwiczyć, no to to może być dodatkowa przeszkoda w tym, żeby po prostu ćwiczyć. Aczkolwiek no to jest tak naprawdę bardzo mocno indywidualna kwestia, więc jak najbardziej tutaj nie skreślam instrumentu tylko pod tym względem. Myślę, że wszystko na ten temat, co chciałem powiedzieć, co jest najważniejsze, Wam powiedziałem. Po więcej szczegółów odsyłam Was do specyfikacji. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, no to jak najbardziej tutaj chętnie Wam odpowiem czy w komentarzach, czy w formie innego filmu. Zapraszam na naszą grupę. Więc także, jak najbardziej, tutaj linki oczywiście będą w komentarzu, w opisie. Linki będą w opisie, więc jak najbardziej zapraszam Was do grupy. Możecie tam pytać, będę Wam na przykład dogrywał kolejne filmy, jeżeli będziecie chcieli, jeżeli będzie to po prostu konieczne. Tak więc, w tym odcinku wszystko. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, piszcie po prostu komentarz. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.